Rusza cykl Grand Prix. Polacy wśród faworytów. Pana zdaniem, któryś z Polaków właśnie zdobędzie złoty medal? Bartek Zmarzlik. Bo on będzie jeszcze z 5 razy. I to zaczyna pod rząd, także dla mnie to jest numer jeden jako zawodnik. Maciej Janowski może mu zagrozić? Może. To, co teraz pokazuje i widać, że też jest dobrze skupiony na tym wszystkim, to sami Polacy przede wszystkim to są najlepsi zawodnicy. 2 lata z rzędu trafiałem w to. I udało mi się. I w tym roku też powiem, że będzie to Polak. Mam swoich faworytów. Jest ich aż 2, prawda? No i chyba wszyscy jesteśmy zgodni, którzy to są. Myślimy tutaj o Janowskim i Zmarzliku, którzy w tej chwili prezentują najwyższą formę w światowym speedwayu, prawda? No zachwycamy się ich występami i jakby dojdzie do Grand Prix, to będziemy im mocno kibicować. Aby tak się stało, no najlepiej jakby obaj stali na tym pudle. To może być taka walka jak w 2010 roku Tomasza Goloba z Jarosławem Hampelem? To było widoczne, tak, to była walka. No, rywalizacja zawsze jest. Mimo, że mogą być to przyjaciele spoza toru, prawda, ale na torze każdy chce zwyciężyć i tutaj nie ma zmiłuj się. Także to będzie chyba największy smaczek tego Grand Prix, jaki właśnie nasi zawodnicy dadzą tej imprezie, prawda. Także oni chyba najwięcej wniosą w tą rywalizację i w te emocje, jakie będziemy oglądać.